Gmina Iłowo Osada inwestuje w szkoły. Właśnie podpisano umowę na modernizację dwóch placówek, których organem prowadzącym jest gmina Iłowo Osada. Gmina pozyskała skutecznie środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 w kwocie ponad 80% wartości inwestycji, to jest 4 600 000 zł oraz 1 800 000 zł z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnej w ramach tarczy antykryzysowej. Zakres inwestycji jest bardzo szeroki, dotyczy on szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Iłowo Osada, a więc zespół szkół nr 1 w Iłowie Osadzie i zespół szkół nr 2 w Narzymiu. Projekt inwestycji obejmuje głęboko termomodernizację obiektów oświatowych. Polega on będzie m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, montażu fotowoltaiki, wymiany instalacji elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Zgodnie z planem, z projektem, z umową, prace powinny zakończyć się w dniu 16 września. Kolejny podpisany kontrakt na realizację zadania termomodernizacja obiektów szkół w miejscowości Iłowo. Postaram się zrealizować odpowiednio projekt z należytą starannością przy współpracy władz tutaj gminy. Szkoły w Iłowie Osadzie oraz w Narzymiu będą nie tylko bardziej estetyczne, ale przyjaźniejsze dla środowiska i przede wszystkim tańsze w utrzymaniu.